Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 28 stycznia 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług kompleksowych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia bieżącego roku, wykonanie przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora tzw. usługi kompleksowej, w ramach której usługa budowlana jest świadczona, łącznie z innymi usługami, niewymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy VAT, nie wyłącza możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zdaniem sądu istotne jest natomiast to, aby w ramach tego świadczenia generalny wykonawca działał rzeczywiście jako generalny wykonawca, a umowa zarówno w relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem, jak i podwykonawcą i generalnym wykonawcą miała charakter umowy o roboty budowlane w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nowy termin na rozliczenie dochodu z niezrealizowanych zysków. Jak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków, proponuje się przedłużyć do dnia 7 lipca 2019 roku termin, o którym mowa w artykule 30d a ustęp 1 i ustęp 14 ustawy PIT oraz artykule 24 f ustęp 1 i ustęp 11 ustawy CIT. To jest na złożenie deklaracji i wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Pierwotnie obowiązek złożenia deklaracji wyznaczono do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków. Amortyzacja lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 stycznia bieżącego roku, w stosunku do budynków, lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego, dla ustalenia ich wartości początkowej, nie może mieć zastosowania metoda wskazana w artykule 22g ust. 10 ustawy PIT. Zdaniem sądu metoda ta ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości stanowiących przedmiot własności podatnika. Nie może zatem znaleźć zastosowania dla korzystającego z takich nieruchomości mieszkalnych, będących przedmiotem leasingu finansowego. Nie jest on bowiem właścicielem tych nieruchomości. Odliczalność odsetek od linii kredytowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 23 stycznia 2019 roku wydał wyrok, w którym wskazał, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 roku mogą być stosowane wyłącznie do tych kwot kredytu, które zostały faktycznie przekazane na rachunek bieżący spółki przed dniem 1 stycznia 2018 roku. W związku z tym, nawet jeżeli sama umowa na linię kredytową została zawarta przed 2018 rokiem, odsetki zapłacone od pobrań kolejnych środków po 1 stycznia 2018 roku będą podlegały rozliczeniu według zasad przyjętych w ustawie nowelizującej, to jest zgodnie z artykułem 15c ustawy o CIT. Umowy pożyczki zawarte przez pełnomocników a zagraniczny zakład. W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że podpisywanie na terytorium Polski umów pożyczek przez pełnomocników spółki luksemburskiej, rozpatrywane łącznie z posiadaniem w Polsce rachunku bankowego oraz dokonywaniem zabezpieczeń umów pożyczek, stanowił dla tej spółki działalność konstytuującą zagraniczny zakład w rozumieniu polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.